Witam serdecznie wszystkich marynarzy w kolejnym odcinku z powtórką z gry World of Warships. W tym odcinku zobaczycie brytyjski krążownik 9 poziomu, który zwie się Neptun. A nie zaskoczę was tym, że gracz, który pokaże swoją powtórkę, to Mati71. Cześć Mati. No cześć. Neptun, dobrze powiedziałem, tak? Tak, tak. Neptun. Neptun, czyli o ile pamiętam, to jakiś bóg oceanów, chyba to był bodajże, czy Posejdon? Oh my god! Nie, było dwóch, był Posejdon i był Neptun, tak? Tylko że jeden był u Rzymian, drugi był u Greków, jakoś tak to było. Okej. Dobra, no i cóż, jest to mapa pętla, bitwa dominacja, dziewiątotierowy krążownik brytyjski. No i może tak na początku. Aha, już wiem, głupie pytanie. Ty nigdy nie masz planu na bitwę, wszystko się okazuje w trakcie. No, wszystko wiesz, nie ma co planować, bo wtedy i tak nie wychodzi. Co to było, taka cieniutka kreseczka? On tak wąsko strzela torpedami? To jest charakterystyka Brytoli. Oni mogą strzelać torpedami pojedynczo, tak? Czyli jeżeli Neptun ma 8 torped, to może do 8 różnych celi strzelić torpedy pojedynczo. Bardzo się przydaje, bo naprawdę można bardzo wąsko puszczać torpedy. I to tylko brytyjskie krążowniki tak mają, tak? Tak. Ale to chyba nie wejdzie ci teraz. Czekaj. Zaraz, nie, on skręcał, więc to z tego, co dobrze pamiętam, chyba jedna trafiła, ale nie chcę... Dobra. Okej, no to słuchaj. Brytyjskie krążowniki charakteryzują się... Znaczy, główna charakterystyka jest taka, że one tylko mają pociski przeciwpancerne, zgadza się? Zgadza się. I z tego co mi wiadomo, no to szybkoszczelne krążowniki, jakim jest brytyjski krążownik, zazwyczaj spamują pociskami podpalającymi, tak zwanymi odłamkowo burzącymi. Ten okręt nie może podpalić. Teoretycznie nie może, natomiast w praktyce da się. Tylko że trzeba podpłynąć na dystans, żeby zaczęła działać bateria dodatkowa. Bo tylko ona jest w stanie podpalić. Główna ci nie podpali, bo są tylko i wyłącznie pociski przeciwpancerne. Myślałem, że ten, że jest inny sposób, że na przykład płonącym brytyjskim krążownikiem stykasz się z innym statkiem i go podpalasz przez swoje płomienie. Nie, tak nie działa, ale wiesz, taranowanie krążownikiem na przykład pancernika kończy się tym, że pancernik sobie płynie dalej, a ty giniesz. Dobra, no to słuchaj, powiedz może coś na temat tej dziewiątki. Co w tej dziewiątce jak zwykle jest fajnego, a co jest niefajnego? Czym się charakteryzuje brytyjski Neptun? To można powiedzieć bardziej że o całej linii, natomiast wiesz, to są Brytole, więc wiadomo, są dość papierowe, bardzo lubią łapać cytadele i to praktycznie z każdej strony, chociaż Neptun jeszcze czasami jest w stanie wybaczyć, tak? Do tego mają, no, tylko przeciwpancerne, no to już wiadomo. I tylko że problem z tymi pociskami, okej, one fajnie spamują, tylko że ich trajektoria lotu jest dość wysoka, bo pociski są dość wolne. Tam chyba lecą coś niecałe 760 metrów na sekundę, więc na większy dystans ciężko coś trafić. No i jeszcze te pojedyncze torpedy, fajne, do tego brytyjska naprawka, czyli dość fajnie się spawają. No i przede wszystkim dym. Ty powiedziałeś, że masz tutaj kapitana z Dunkierki, tak? No z tego eventu z Dunkierką, tam był specjalny do zdobycia. I coś tam wspominałeś przed bitwą, że właśnie kapitana masz tak wyperkowanego, że te perki bardzo pasują do brytyjskiego okrętu. Jakbyś mógł powiedzieć, o co tu chodzi z tym dopasowaniem do charakterystyki tego krążownika, tych perków? Czym one się różnią od innych perków? No bo tutaj na tym kapitanie mamy 3 perki mniej więcej, wiesz, teraz jak z nazw trochę słabo ze mną, natomiast wszechstronność to jest jeden z tych perków, jest jeszcze, z tego co dobrze pamiętam, ekspert od zasłony dymne i zaawansowany trening artyleryjski, to w sensie, że szybciej działa się obracają i te 3 perki różnią się znacząco od perków, które są na innych kapitanach, tak? Na innych kapitanach wszechstronność ma minus 5% do czasu przeładowania,
modułów, no tych tutaj perków pod T, Y, U, czyli dym, naprawka i sonar, mają minus 5%. Natomiast w przypadku Dunkierka, tego kapitana z Dunkierki, jest minus 10%, więc tutaj już naprawdę konkretnie. Do tego zasłona dym na normalnym kapitanie ma plus chyba 20%, większy zasięg tu ma plus 30%. Natomiast jeśli chodzi o szybsze obracanie dział, to teraz tak nie chcę skłamać, ale chyba tutaj jest 1%, a tam jest chyba 0,5 czy 0,75%, coś takiego. Czy stopnia na sekundę, coś takiego. Więc naprawdę to fajnie się współgra właśnie z brytyjskimi krążownikami, które dość często korzystają z tego dymu i jednak szybkość przeładowania go jednak się przydaje. Nie rozumiem, troszeczkę tu chodzi o to, że zbliża się do ciebie cyklon, czy dlaczego jest ten cyklon 8 km? 8 km, no to znaczy, że taki jest teraz maksymalny zasięg spotowania. Czyli a przed chwilą było 21 km cyklon. Tak, no bo tak pokazuje, stopniowo on się jakby uaktywnia. To co to jest ten cyklon w ogóle? No, pogorszenie pogody. No teraz deszcz zaczął padać, takie rzeczy i po prostu... Aha, czyli to widoczność. Jest charakterystyka po prostu pogodowa mapy, nie jakaś tam, nie, że włączasz na przykład cyklon albo tajfun. Nie. To jest chyba, nie pamiętam, to jest na kilku mapach i to jest, nie pamiętam teraz dokładnie, ale to jest sprawka WG, kiedyś to wprowadzili. Chociaż i tak to poprawili względem tego, co było na początku, bo na początku, jak był cyklon, się zaczynał, no to były jeszcze fale i te fale cię spychały. Nie mogłeś płynąć na przykład do przodu, to cię cały czas spychało. No ciekawe, ciekawe. Okej, no to cóż, oglądamy sobie bitewkę. Jak na razie jeszcze dużo okrętów wpływa na oceanie raczej, chyba że na morzu, nie wiem gdzie ten... gdzie ta mapa się znajduje, pętla. Też nie wiesz zapewne. To... Ja mam zawsze problemy z mapami, wiesz, dużo czasu, jak jeszcze grałem w WOTA, grałem tam, nie wiem, miałem prawie 30 tysięcy bitew i tak nie pamiętam żadnej nazwy z mapy, no, nie licząc chyba kampinówki. Słuchaj, w zasadzie dziś, nie dziś, wszedł nowy patch. No i niedawno. Niedawno. W zeszłym tygodniu, w czwartek, z tego co dobrze pamiętam. Główną zmianą w nowym patchu w grze World of Warships było właśnie wejście nowych brytyjskich okrętów, czyli pancerników. No i cóż, taka dziwna sprawa, bo w zasadzie pancerniki zazwyczaj, tak przynajmniej z mojej wiedzy, bywa, że strzelają z pepeków, a krążowniki z obeków, a tutaj jest na odwrót. Krążowniki biją z pepeków, a podobno z tego co ty powiedziałeś, jakieś niesamowite, odłamkowo burzące pociski, hajeki mają pancerniki, tak? No mają, wiesz, to chodzi głównie o mechanikę penetracji pocisków. I to nie jest tak do końca, bo Brytyjczycy mają przeciwpancerne i odłamkowo burzące, natomiast bardziej się opłaca bić z odłamkowo burzących. I już ci tłumaczę dlaczego. Mechanika pocisków odłamkowo burzących na okrętach z reguły to jest kaliber działa dzielony na 6, więc jeżeli masz kaliber przykładowo 60 mm, no to masz 10 mm penetracji. Natomiast na brytyjskich pancernikach jest taka mechanika, że jest dzielone przez 4. A brytyjskie pancerniki, no tam tych wyższych poziomów już mają działa kaliber 419, a dziesiątka już ma 457. Podziel sobie to przez 4 i to ci wychodzi ponad 100 mm penetracji na pociskach odłamkowo burzących. Więc to już teoretycznie można cytadelować krążowniki z hajeków. A jeszcze do tego w tej grze, w World of Warships, jest taki perk, który zwiększa penetrację pocisków odłamkowo burzących o 30%. No to zamiast 100 mm już jest 130. A jeszcze do tego najlepsze w tym wszystkim jest to, że Brytyjczycy mają, z tego co dobrze pamiętam, na 419 48% szans na podpalenie, a na 457 chyba jest nawet 68%, więc konkretne wartości. Czyli prawdopodobnie co salwę jest podpalenie, nie? Jak jest 60%. W teorii jest to możliwe. No, prawdopodobnie i w praktyce, bo z jednej salwy leci wiele pocisków. Jeżeli każdy pocisk ma 60% na podpalenie, a patrzcie, ty teraz na przykład strzeliłeś, damy na to 10 czy tam 12 pociskami. No dobra, nieważne. Cytadelki 3 z jednego strzału, widziałeś? No, boczkiem okręcił. No to co się dziwić? Spamowanie Brytyjczykami. To jest akurat fajne, natomiast gorzej, jakby się ktoś ustawi frontem, no to wtedy już się zaczyna problem. Bo się dużo odbija. Czyli
jeżeli jeszcze wrócę do tych nowych pancerników, to charakteryzują się właśnie tym, że walą głównie z haeków, że mają dobry tam zasięg, czegoś tam, coś tam mówiłem, już nie pamiętam, zasięg. O kamu mówiłem, że mają genialny kamuflaż. Kamuflaż. I to konkretnie genialny, bo nawet krążowniki im mają słabsze od nich. Mm-hmm. I jeszcze nie wiem, czy wspomniałeś o tak zwanym spawaniu, nie? No wiesz, no spawanie to już jest w ogóle przegięcie, bo taki Conqueror z tego, co oglądałem na filmikach, jest w stanie sobie przywrócić bez flagi 1680 punktów HP-ków na sekundę. Z flagą już prawie coś koło 2000, no to policz sobie to razy 20 sekund, jak ten perk działa, no to jest od 32 do 40 tysięcy może sobie przywrócić życia jedną naprawką. Oczywiście tam, gdzie są plusy, są też minusy. Głównym minusem pancerników jest po prostu ich pancerz, nie? No z tego, co tak się, wiesz, to na razie się zanosi, ale są dość miękkie z tego, co widziałem. Mniej więcej coś jak Montana i Iowa przed buffem Cytadeli, coś ten deseń. Ale zobaczę, jak do nich dobije, wszystko się okaże. Chociaż i tak względem tego, co było w zamkniętych testach tych pancerników, no to i tak dostały nerfa. Bo prędzej miały mieć jeszcze radar. Okej. Cóż my tu mamy na mapie? W zasadzie bitwa, tak jak przed chwilą usłyszeliśmy, kończy się za 5 minut. Ale tak wygląda na to, że prowadzicie no, punktowo i okrętowo, ale zmierzasz oczywiście do bazy C, bo tam zapewne jeszcze jakieś okręty się ich czają. Czy dlaczego tam wędrujesz? No, bo widziałem, gdzie lecą samoloty, a jeśli chodzi o Grafa Zeppelina, no to aktualnie jest to najgorszy lotniskowiec w grze, więc chciałeś... no, chciałem go po prostu zjeść. No właśnie, wiadomo, tak samo jak na przykład w grze World of Tanks, oczywiście nie można porównać artylerii do lotniskowców, to jest całkiem co innego, ale po prostu możemy zobaczyć, w którą stronę lecą z powrotem samoloty, to sobie taką kreseczkę w umyśle rysujemy i tam zapewne ten lotniskowiec się znajduje, bo już z powrotem jak leci, to on nie może już być kierowany, nie? Może, tylko że wiesz, w większości, tak, możesz sobie na przykład zaznaczyć ten samolocik i zaznaczyć w inną stronę, żeby leciał. Natomiast większość wraca bezpośrednio na lotniskowiec, bo jest najszybciej i najszybciej mogą z powrotem rzucić te bomby czy torpedy. No i jeszcze taka wzmianka, jeśli chodzi o Grafa Zeppelina. To jest jak już mówiłem, to jest najgorszy lotniskowiec w grze i chyba jeden z najgorszych okrętów. IWG na swojej oficjalnej stronie ogłosiło, że będzie zwracało za niego pieniądze, więc jeśli ktoś ma ten okręt, ma szansę, żeby odzyskać za niego pieniądze. Taka tylko ciekawostka. Ale jak odzyskać pieniądze? To jest okręt premium, czy... To jest okręt premium, który WG wprowadziło niedawno, natomiast jest po prostu, no nie wiem jak to nazwać, kupą totalną. Więc duży hejt się na to posypał i WG stwierdziło, że będzie za niego oddawać pieniądze. A dlaczego taką kupą jest? Co on ma takiego? Nie ma, nie wiem, samolotów? Czy o co chodzi? Ma tylko 3 eskadry bombowców torpedowych, no i wiesz, jak to jest z bombowcami torpedowymi, z bombowcami zwykłymi. One muszą na cel podlecieć, no a te samolociki, no jednak to jest 8, nie są jakieś tam mega wytrzymałe, więc z reguły wszystko traci, mało co robi. Czyli największa kupa w grze i Wargaming powiedział, ale co, odda kasę i zostawi te okręty? Nie, okręt zabierze, ale pieniądze weźmie. No chyba, że ktoś będzie chciał zostawić sobie ten okręt, no to w nagrodę on dostanie kamuflaż, jak oni już go teoretycznie skończą poprawiać. Aha. No ciekawe. No i mamy kupę. No to torpedy rzucaj. Pojedyncze! Rzuciłeś pojedyncze, tak? No a jak? Lecą. Ale on ruszył do przodu. Nie, z tego co pamiętam, on cały czas stał, bo dym się jakoś nie pojawiał. No. Tylko, że mówię... A nie, chyba dostanie z torped. Nie, tutaj on pewnie zwątpi już całkowicie w grę. No w sumie się nie dziwię, jak czymś takim grał. No i koniec bitwy. Dwa okręty zostały, ale jest tak zwane, można powiedzieć, skapowanie
czy nie wiem, jakby to nazwać. I wyniczek jest taki, że... czekaj, tu... Aha! 3 zniszczone okręty, 3 cytadele i 3 torpedy, czyli 333. 2590 expa, 5 strąconych samolotów, obrażenia 150, prawie 5000 obrażeń. Wszystko w zasadzie z głównych baterii, z torped, 3 torpedy, 13000 zadały. No, no to tak to wyglądało. To w zasadzie wszystko. Jak macie jakieś pytania do World of Warships, to piszcie do Matiego. Tak, jeszcze więcej spawów mi potrzeba. Przepraszam, chory jestem trochę. No, a jakbyście chcielibyście się coś dowiedzieć, Mati jest bardzo chętny tutaj tłumaczyć, to napiszcie do niego i on do mnie przyjdzie i to wytłumaczy. No zobacz, no jeszcze jak się wykurujesz, będzie czas i będziemy mieli, wiesz, może się zebrać do tego, bo jednak no teraz ten tydzień mam czas, bo pierwsza zmiana, natomiast ty jesteś chory, więc no, to też inaczej. No. Dobra, to wszystko. Nie pytam się o pozdrowienia. Nie, no pozdrowię, bo też się o to mnie prosiła. Aha, tak, no to pozdrowię. Zobacz, nawet jedna osoba mnie prosiła. Tutaj z nickiem Erkonit, nie wiem czy dobrze wymawiam, ale chciał, żeby go pozdrowić, no to pozdrawiam tam jego i jego kolegę. Pozdrawiamy. To trzymajcie się. Do zobaczenia. No cześć.